No siemanko, szanowanko, z tej strony Tomi. Poczekajcie chwileczkę, zanim zacznie się ten film, ponieważ mam ciekawego deala. G-Round to platforma gamingowa, na której co czwartego otrzymujecie nowe darmowe gry do testowania. Ściągnij launcher, który jest prosty w obsłudze i wymagany, aby ściągać gry. Następnie napisz jakiś ciekawy komentarz pod stroną z grą i podziel się swoją opinią. Pamiętajcie, że G-Round jest kompletnie za darmo i nic nigdy nie będziecie musieli płacić, a sama firma G-Round bardzo często rozdaje giveaway'e, w tym myszki, słuchawki, gift cardy i inne. Dołącz do grona zaufanych mi już 10 tysięcy osób, które są już na platformie G-Round i grają w gry za darmo. Zarejestruj swoje nowe konto już dzisiaj, wykorzystując do tego mój link, który znajdziesz w opisie. Miłego grania za darmo! PS, te gry są zawsze za darmo. Nie musisz nic nigdy płacić. No siemanko, żydomanko, z tej strony Tomi! And welcome to accident! Czyli wypadek. Prowincja Teramo, Włochy, wrzesień 4, 2012 rok. Błąd krytyczny, nazwa wypadku, godzina 17.20, Felicity Giordano. Ariosto Fiorentini, coś tam, Gione, a Piangnoto. Okej, dobra, cyk, weszło ładnie, pięknie. Zakładamy okulary wirtualnej rzeczywistości, ponieważ to jest wszystko w wirtualnej rzeczywistości. Musimy odwzorować ten wypadek, co tutaj się tak naprawdę stało i musimy dowiedzieć się, jak to wszystko działało, ponieważ jest to przyszłość i tak już tutaj odwzorowują wypadki. Już nie jeżdżą na miejsce zdarzenia i patrzą, tylko mają to wszystko nagrane i wchodzą w wirtualną rzeczywistość i sprawdzają, jak to się stało. Nie zakładaj zbyt szybko, że ktoś nie żyje, tylko lekarz może to zrobić. Okej, czyli ja nie jestem lekarzem, tylko jestem chyba tym pacjentem, który według tych zeznań działamy i sprawdzamy, jak to była przyczyna wypadku. Dobra, co teraz się tutaj dzieje? Jedziemy samochodem. O, tu jakiś samochód przejechał. Spoko, co dalej? To jest w ogóle polska gierka, nie? Chyba od Playway. Wydaje mi się, że od Playway. I ja uwielbiam gierki od tego wydawcy. To jest po prostu masakra. Dobra, co tu się stało? A, i tu jest ten wypadek, okej. Oh my god. Dobra, wezwij pogotowie ratunkowe. Smartfon podnieś, dzwonimy. Cyk, 112. Muszę załączyć tutaj jeszcze awaryjne. Tylko gdzie są w tym samochodzie awaryjne? Co? Dziękuję, karetka jest w drodze, zanim podasz mi więcej informacji, ponieważ teren jest bezpieczny. Dobra, cyk. Wychodzimy stąd. Oznacz miejsce wypadku. Wyłącz zapłon w pojazdach. Tylko nie wiem, czy ja tutaj muszę gdzieś za... Okej. Okay. Co my tu mamy ciekawego? Trójkąt ostrzegawczy. Tam daleko go muszę... O, mogę biegać. Dobra, jest fajnie. Ustawiamy go tu. Cyk, dobra. Teraz potrzebny będzie chyba kolejny, z tego co mi się wydaje. Trójkąt ostrzegawczy, ale czy mamy? Nie ma, gaśnica podnieść, apteczka podnieść, dobra, weź tam apteczkę może. Gaśnica, nie wiem czy będzie potrzebna. Dobra, ciśniemy dalej. Oznacz miejsce wypadku, czy ja mogę tu przeskoczyć, jakoś przejść na drugą stronę? A mogę to podnieść, wow. Włącz zapłon w pojazdach, dobra, przesuwamy to. Drzwi oh my god, oh my god, przecież go tam zmiażdżyło. Patrzcie co, a tutaj nie ma nikogo. Nie, no jest baba. Jest baba, ja nie wytrzymam. Drzwi kierowcy, dawaj, szybko. Stacyjka samochodowa, oznacz miejsca wypadku. Bagażnik, dawaj mi tutaj ten trójkąt ostrzegawczy, dobra, cyk, lecisz. Oznacz to szybko. Tu jest chyba cztery ludziska tu są, z tego co mi się wydaje, nie? Ustawię tu, dobra, cyk, co jest kolejne? Dawaj, kolejne, nowe sytuacje. Sprawdź, co wam dokonano lokalizację, sprawdź wszystkie. Użyj swojego GPS-u, jeśli go masz. Gdzie? A, w samochodzie mam GPS, nie? Patrzcie, idziemy szybko sprawdzić. Drzwi kierowcy. Wejdź tutaj do środka. Czy mogę użyć teraz tego GPS-a? Tu, nawigacja satelitarna, widzisz? I co teraz? Podając swoją lokalizację unika wspólnie, ponieważ... Zamiast tego żyć z nas, również, że... Okej, dobra, już wiem o co chodzi. Sprawdź każdą ofiarę. Kto najbardziej potrzebuje twojej pomocy. Wydaje mi się, że ten... Bo przecież ten balik tutaj mu wleciał na łeb. Patrz to. Drzwi pasażera, zamknięte. Ariontono Fiorentini! Proszę pana, czy pan żyje? Słyszy mnie pan? Oh my god. I co teraz? Rana. Sprawdź oddychanie. Oddycha, dobra. On oddycha, dobra, spoko. I tutaj też ktoś, tutaj też są drzwi pasażera za mną. Może tutaj było we dwóch zamknięte. Dobra, dawaj mi tą babkę, tu szybko. Odtawia ktoś tam. Hello, hello. A tu mogę, nie? No co dalej mogę tu robić? Tutaj coś jest. Odepnij pas bezpieczeństwa, cyk, poszło. Odrążnij coś tam, drogi oddechowe. Sprawdź. Oddycha, dobra, żyje, spoko. Ta tutaj żyje. I Rufina... Złamany kark! Ona nie żyje chyba. Ona ma złamany kark. Oh my god! Potrzebujesz, jeśli wisi na gałęzi, odetnij ją i...
Ale no czemu? Skąd ja mam to wziąć? No mam tutaj ten ekwipunek, prawda? Może tutaj coś jest, nie? Jest, nóż uniwersalny, podnieś, dawaj mi ten nóż. Okej, okay, spoko. Tu. Pierwsza po... Oh my god. I co teraz? Co to poleciało? Założę rękawiczki. Gdzie mam założyć te rękawiczki? Aha, tu. Kajcam rękawiczki, tu. Zdejmij ubranie w pobliżu rany. Podnieś nożyczki. Muszę odciąć pas chyba, nie? A nie, przetnij koszulę, dobra. Opatrz ranę wokół obiektu, dobra. Opatrz ranę, uciskaj wokół rany. Czy to już wszystko? Oh my god, oni tu mają złamany kark, co tu się stało? Ambulanca przyjechała. O, wzięli go. Znajdź przyczynę, uporządkuj. Co tutaj coś mamy? Ślady hamowania. Arytisto, miałem wypadek, traci kontrolę i uderza w drzewo. Spoko. No to już wiem. Tu co jest? Zniszczona barierka, nieistotne. Na co tu się stało? Ulotka, wskazówka. Niezabezpieczone kody spadające z przyczepy. Gałąź. Luźna gałąź blokuje kierownicę z samochodu, uniemożliwiając skręcanie. Chyba wzięli już ich. Dwie kierowce, otwórz coś tam tu, bal drewna. Jedna kłód uderza w samochód z tyłu. Okej, okay, czyli tak. Niebezpieczeństwo spadają z przyczepy. Uderza to, gałąź tu. A ten też traci panowanie i tu. Zakończ scenariusz. Sukces. Wow. Na szczęście dla Ariosa gałąź, która przybiła jego klatkę piersiową, ominęła płuca. Dzięki temu oraz twojej pełnej biologii... Żyje. Okej, okay, kolejna. Nie żyje. Kłoda, która spada na ich sen, zabiła Apple na miejscu, został pochowany na tydzień później w swoim rodzinnym mieście. Uciekł z miejsca wypadku. Rodzina i pole pozwala jego oraz firmę, dla której pracował, po długiej walce prawnej wygrali wystarczająco duże pieniądze, bo była szkoła dla ich osieroconego dziecka. Rufina Ferry. Podobnie jak jej mąż, Rufina zginęła w momencie, gdy kłoda spada na jej samochód. Zostali pochowani razem przez rodzinę i 9-letni syn Renzo był wychowywany przez swojego ojca, szesnego jego rodzina, a później został ratownikiem medycznym. Ottawia Pagion, pomimo niewielkich obrażeń, bardzo ucierpiała w wypadku. W chwili, gdy odzyskała przytomność, obwiniała się za to, że nie zdołała umieć samochód z przodu, a moment na długo utkwił w jej pamięci. Ciśniemy z kolejną misją. Zakończ scenariusz. Aha, i tutaj mamy teraz, co tu się stało. I on jedzie, widzisz, to się poluzowało. Cyk! Tuż! Oh my god. Cyk! Duś! A ten pojedzie z tej strony i będzie też. I patrz, patrz, patrz. Duś! I wjechał tam w drzewo. Ja nie wytrzymam. Jaka ta gra jest straszna, ja tutaj znowu dostanę copyrighta za to. Znaczy, że nie mogę puszczać tego wam na YouTube'a, no nieważne. Ciśniemy z kolejną misją, bo ta gra jest fajna. Zamieć śnieżna, Leningradska Rosja. Marzec czwarty, Olek... Okej, okay, rozpoczynamy symulację, ciśniemy z tematem. Dobra, jedziemy, patrzcie to, jesteśmy teraz w Rosji. Mam nadzieję, że mój laptop tu wytrzyma. Co tu jest? Oh my god! Zatrzymuj się szybko, pa, jaka długa droga hamowania. Patrz, co tu się dzieje, a on, my zawrócimy teraz? Nie no, stajemy tu. Dobra, stanęliśmy. Cyk. Hap, prawo, coś tam. Okej. Okay. Telefon, tu jest mój telefon. Dobra, smartfon. Cyk, dzwonisz. Wezwij pogotowie. Nie ma zasięgu?! Tu się wszystko zaczyna zacinać. Ty, bo tu auta jeżdżą. Już jest zasięg? Nie... Oh my god! Co teraz się stało się? No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo. Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. A nie... Zamknij te drzwi. Patrz, co tu się dzieje. Patrz, jak oni szybko jadą. Ty, bo... Może tutaj będzie jakiś zasięg? Jest tu jakiś zasięg? Oh my god, tutaj też ktoś jest! Nie mam telefonu! Czekaj, bo... Tam jest coś chyba. Drzwi pasażera zamknięte? Dawaj, wejdź tu szybko, bo tutaj czas leci. Jak on włazi, ja nie wytrzymam, ej. Smartfon, podnieś, wyłaź. Wyjdź na zewnątrz. Zamknij to. I co ja mam, może mam tam przebiec? Ile tu tutaj jest? 800 metrów, nie no, to jest bez sensu. Dalej nie mam zasięgu. Czy mogę przebiec? Tu jakieś auto jedzie. Dobra, lecimy. Lecimy na drugą stronę. No tutaj dalej nie ma zasięgu, co ja mam zrobić teraz z tym zasięgiem?
To no ja nie mam żadnego... Może on tutaj będzie miał jakiś inny telefon? Duś, a oni tego nie widzą, co tu się dzieje? On też ma jakiś telefon, smartfon, podnieś, może ten będzie miał zasięg? O, ten ma zasięg, widzicie? 112, dobra, poszło. A ten co tam? On pijany, on jak te powyry z rusek wygląda, nie? Dobra, wezwałem. Dziękuję, karetka przyjedzie tak szybko, jak to możliwe. Wejdź do środka. Wyłącz zapłon w pojazdach. Cyk. Okej, okay, teraz muszę tam na drugi jeszcze pobiec. Dobra, teraz tego tutaj trzeba. Patrzcie, on tutaj w jakąś wiatę wjechał. Spróbuj usunąć te deski, szczątki, usuń. 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 Usuwaj wszystko. Cyk, pyk, lecisz, baby. Dobra, tu, cyk, lecisz, dobra. Drzwi kierowcy. Stacyjka samochodowa, dobra, oznacz miejsca wypadku. Ja nie mam trójkąta ostrzegawczego. Chyba, że od niego muszę wziąć. Bagażnik zablokowany, szczątki zablokowane. Oh my god, co ja tu muszę zrobić teraz? To jest niemożliwe. Otwórz bagażnik, patrz, tu mamy tak, apteczka, gaśnica. Odłóż gaśnicę. Trójkąt ostrzegawczy. Cyk. Gdzie ja to mam za... Tam. Dobra, przechodzimy, szybko, 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 baby. Może damy radę, patrz. Cyk, trójkąt ostrzegawczy. No i co teraz? Okej, okay, określ... Patrz, 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 patrz! Ty on jedzie! On widzi trójkąt i on jedzie! Normalnie on jedzie, ej! Halo, proszę pana! Wejdź do środka, on tutaj w drzewo uderzył tak... No nic nie będzie. Tu. Władimir Kruglow. Skąd wiesz, jak on się nazywa? Oh my god! Słyszy mnie pan? Tu muszę chyba odpiąć, nie? Odpiąć pas bezpieczeństwa. Oh my god, okej. Okay. Sprawdź od... Dobra, oddycha, spoko. Ale tu ma ranę. Dobra, wyłazimy stąd. Dokładna lokalizacja. Jak ja mam ją sprawdzić? Mogę tutaj coś załączyć? Nie, nic nie mogę. Dobra, wyjdź na zewnątrz. Zamknij drzwi, żeby on nie zamarzł. I tutaj coś mamy, prawda? To. Czy ja mogę im to przeczytać? Nie, ich to nie interesuje. Ej, ja tu mam w tym aucie GPS-a. Mam, nawigacja satelitarna, dobra. Zamiast tego użyj nazw i drugiej odległości. No to przecież chciałem im to powiedzieć. Dobra, zamykaj drzwi, bo zimno. I lecimy sprawdzić teraz te ofiary, bo ja widzę, że tutaj coś może być lipa z nimi. Tu, cyk, drzwi kierowcy. Igor Myszkiw. Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Nie słyszy. Odepnij pas bezpieczeństwa, udrożnij drogi oddechowe, cyk. I tu, dobra, ten oddycha, także jest spoko. Aha, ja chyba będę musiał patrzeć, ja już widziałem, co tutaj trzeba zrobić. Tu mamy, nie? Przełącznij prawo okno w dół. Widzicie? Poszło. Zamknij te drzwi. I teraz my ją tutaj przez szybę sprawdzimy, prawda? O Jezus, co tu zaś jest? Zablokowane, tu jest wszystko zablokowane. O, mogę do niej podejść, patrz, o widzisz? Słyszy mnie pani? Tu odepnij pas. Teraz łeb do tyłu. Ona chyba będzie żyła też, tak mi się wydaje. Dobra, żyje. Zabezpiecz ofiary przed zimnem, co? Bandaż na głowę kierowcy. No przełączniki okienne, dobra, żeby im zimno nie było. O, dwie ofiary ten? Ale tu, zabezpiecz ofiary przed zimnem, 2 na 4. Jak to? Może temu trzeba założyć to na łeb, nie? Patrz, wchodzimy tu do środka. Cyk. O, gdzie on jest? A on tu jest! Po co ja go wyciągnąłem? Otwórz. Załóż rękawiczki. Bandaż. Opatrz rany, dobra, mamy to. Podnieś go. Okej, okay. Otwórz. Co ja mam z nim zrobić teraz? Może go wezmę do siebie? Dawaj go! O jest. Auto jedzie. Widzę daleko. Jedzie auto! Jedzie auto! Audi jaki jedzie? Audi! Ty, bo mu już jest bardzo zimno. Bagażnik. Ja go mam do bagażnika wsadzić? Nie. A tu? Drzwi pasażera. Wsadź go tu. O, mogę go położyć, widzicie? Cyk. Zamykaj. Cyk. Ja też wchodzę do auta. No czekaj, że nadejdzie. Zostań go sam i czekaj na pomoc. Powinien za chwilę przybyć. Dobra. Właź do środka, zamknij drzwi. Ogrzej tutaj fajnie, żeby było. Zamknij drzwi. Poczekaj na pomoc. Okej, okay, czekamy na pomoc. Fajna ta gierka, ej, bardzo mi się podoba. Jedzie, patrzcie, widzicie? Jadą. Ale ja dalej nie rozumiem, dlaczego oni tak zapieprzali, mimo że widzieli ten trójkąt ostrzegawczy. To było bez sensu trochę. Jest i on. Są i oni. I co teraz? Znajdź przyczyn. O Jezu. O Jezu, jak to wszystko zaczęło zacinać? O co chodzi w tej grze? Dobra, mamy to, bo tu się wszystko zacina, czekajcie. Igorowi Mieszkanemu da się skręcić na parking.
Vlaldin traci kontrolę nad twoim pojazdem podczas zmiany pasa. Uderza z samochodem Myszkina. Pick-up obraca się i wpada na drzewo. Skręci się na parking. Następnie on hamuje, blokuje wszystkie koła i uderza na parking. Zakończ scenariusz. Sukces! Mamy wszystko ładnie, pięknie zrobione, ja pomimo utraty przynajmniej, bo uderzałem wiatrem, dobra. Niewielkie obrażenia z powodu i ogólnie powrót do zdrowia był powolny i problematyczny. Dzięki wsparciu męża i dzieci, po którym się opuściła szpital. I jeszcze tanie, ten Vadim Kruglov żyje. Uraz głowy nie zagraża jego życiu. Zderzenie z drzewem zmierzyło mu kilka żebr, co powoduje wiele uszkodzeń. Przebicie płuca. Oh my god, widzieliście to? Dobra, kończymy. O, i teraz mamy cutscenkę, jak to naprawdę wyglądało. To jest spoko też. Widzicie, jedzie, on chce zmienić pas. Yeah, baby. Yeah. Duś! Okej, ten wleciał na drzewo, a ten tu hamuje, golfem wariant. Cyk w tą wiatę. Bang, dobra. Mamy to. O, koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Accident, bo jest bardzo fajna gierka, 1000 zapytań w górę. Lista wspierających, dziękuję. Komentarze dnia, dziękuję. I subskrybujcie koniecznie wszystkie moje kanały po więcej, abyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Na razie, dzięki, cześć!